My właśnie się ubieramy i lecimy na ten spacerek. Magda już jest ubrana, Milo jeszcze nie. Właśnie trzeba Milo ubrać. Milo mówi tak, że jest zimniej, co kodowo taki sweterek słodki. Więc właśnie dawno to robić. Ogólnie dzisiaj jest niejadkiem. Nie chcę jeść za bardzo, chociaż teraz zaczął. No, i to tyle. W drodze już. Milo. Milo wita się z wszystkimi psami, które zobaczy tutaj. Ogólnie Milo jest takim psem, że jak on widzi jakiegoś innego psa, to zaczyna w ogóle piszczeć i... Właśnie on piszczy, on nie szczeka. No co? Co? Że on piszczy i nie szczeka po prostu. No właśnie, i że on tak się cieszy i w ogóle do wszystkich się cieszy. I podchodzi strasznie pod nogi. Właśnie wychodzimy, jedziemy do Wola Parku. I Magda dzisiaj ale... cały dzień mówi o jednej rzeczy. Oj, o włosach. No właśnie fajnie mi się ułożyły włosy, bo ogólnie no ciężko jest z pielęgnacją. A wczoraj użyłam takiego nowego sprayu do rozczesywania plus no bardzo dużo olejku. I mega mi się podobają. Właśnie wchodzimy do show i patrzcie, już na wstępie od razu widać świąteczną. Czyli po co przyjechaliśmy. I tam już są jakieś świecące choinki, więc w ogóle mega fajnie. I będziemy patrzeć, co tu jest fajnego. Zastanawiamy się w tym roku nad, nie wiem czy to wcześniej mówiliśmy, nad żywą albo nad sztuczną. Tutaj na przykład są jakieś sztuczne. W sumie nie wyglądają źle. No, a wy jakie macie ogólnie? Wiedzieliśmy, że najpierw pójdziemy zrobić zakupy spożywcze, bo tutaj będziemy pewnie spędzać, nie wiem, pół godziny albo nawet więcej. Myślę, że dużo więcej. No może tak. No i więc właśnie najpierw idziemy zrobić spożywcze i później tutaj przyjdziemy, wrócimy. My też zawsze sobie chcieliśmy do takiej kalendarzy adwentowej i mimo tego, że te czekoladki nie są dobre, to zawsze była ekscytacja, że kolejnego dnia możesz sobie kolejną czekoladkę otworzyć. Nie mogę. Ogólnie to jest nasz cały budek. I mieliśmy 10 rzeczy. A dopiero jedziemy tak naprawdę na górę oglądać ozdoby. Więc będziemy musieli wziąć drugi budek, no ozdoby pewnie. Ale zobaczymy. Nie mamy przypadkiem takiego w domu? Nie, takiego jeszcze nie miałam. Zobacz, to jest normalnie płachta oddzielnie i tu jest oddzielnie płyn do maseczki. No i co z tego? No i no nie wiem. To dłużej będziesz musiała namaczać. Zawsze jedziemy na zakupy i jedziemy, tak jak Magda powiedziała, po 10 rzeczy. I z 10 rzeczy się robi cały wózek za 600 zł. I jeszcze milion jakichś drobnych rzeczy, które w ogóle nie były w planie. I później to jest w szafce, nie wiadomo ile. Co nie? Nie, właśnie ja używam maseczki. Nie wiem, o co ci chodzi. Stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie taki bukiecik, to są takie złote kwiatuszki, nie wiem w sumie jakie. Bo w sumie tak do wazonu będzie to ładnie wyglądać, jeszcze pewnie dodamy coś takiego. Tylko, że nie wiemy... świątecznego, żeby to nie było takie samo no złote. Jeszcze jest tutaj taki fajny wianek. No i ogólnie też tutaj są takie fajne świeczki świąteczne. I na dwie właśnie coś takiego. Jeszcze nie wiemy na co się zdecydujemy, ale ogólnie... Fajnie sumie... to na stół by wyglądało, tak, bo wybraliśmy taki talerz, taki świąteczny, który byśmy dekorowali. No ale to takie, no to dziwnie by wyglądało na dużym stole. No też prawda, to jest ładniejsze, więc to weźmiemy na pewno. A to z tym czerwonym tym? Może w następnym roku takiego Mikołaja sobie zafundujemy.
Nie wiem jak wam, ale jest... mi się kompletnie nie podoba. On jest wyższy ode mnie, więc to było trochę dziwne. W sensie w nocy się obudzić koło czegoś takiego, bym była przerażona. Znaleźliśmy jeszcze taką fajną gałązkę posprejowaną złotem. Mega ładnie to wygląda, ale no dzisiaj nie mamy nawet jak tego przewieźć, bo mamy to dużo rzeczy. Ale myślę, że wrócimy tutaj po to. Farburze zaprzeczamy z takiego renifera. Ale może go też? Można go włączyć? No, powinien być możliwość taka, ale nie ma, chyba się zepsuł. O, tu jest! Ale ładnie to wygląda. Powiem wam, że teraz tak sobie zdecydowaliśmy i pomyśleliśmy, że w sumie to jest pierwszy sklep, gdzie są ozdoby świąteczne. Więc, gdzie jest Magda? Więc się wstrzymamy. O! Więc się wstrzymamy z większymi zakupami i zobaczymy jeszcze w innych sklepach, jak to wszystko wygląda. No już po zakupach ja musiałem się przebrać, bo się trochę zgrzałem. Magda wyszła z Milo. No i tak prezentują się nasze zakupy. Tak naprawdę ze świątecznych rzeczy, których miało być sporo, w sumie nie ma nic. No są jakieś może 5 rzeczy, ale takich małych, świątecznych. No i co? Najwięcej to jednak spożywcze. No dużo więcej tak naprawdę, no bo faktycznie nie miało żadnego sensu robienie zakupów w pierwszym sklepie od razu świątecznym, więc jeszcze pojedziemy po Warszawie, po sklepach i będziemy robić zakupy. A jak na razie trzeba się wziąć za to, aby gdzieś to rozpakować i spakować. Właśnie jedziemy do Inowrocławia, zaczynamy podróż o godzinie 17.18, więc musimy szybko jechać, bo na 20.30 mam trening, więc... Tak. Hejka kochani, ja się właśnie z wami witam w piżamce. Jest godzina chyba 14, jakoś tak, ale po prostu jak przyjeżdżamy zawsze do Inowrocławia, to są takie dni, żeby odpocząć, więc jeszcze jestem w piżamce, zaraz będę się ogarniać, muszę się pomalować. Ja właśnie się wyszykowałam, myślę, że jakoś koło godziny 17 będziemy jechać do Solanek, ale mamy jeszcze w planach pojechać do innego sklepu, do którego jesteśmy bardzo podekscytowani. Oczywiście mieliśmy przyjechać popatrzeć na jakie świąteczne rzeczy. A gdzie jesteśmy? W Beauty! Magda właśnie powiedziała, że sobie kupi małe. Magda wszystko rozwala, naprawdę. Fajne święto. Złotych, więc w sumie mega tanio. A potrzebujemy czegoś na drzwi, chcieliśmy kupić. I w sumie to jest taka ładna, jak się nazywa, skarpeta. Skarpeta świąteczna. Świąteczna skarpeta, więc chyba weźmiemy. Może z, ozdób nie do końca, ale kupujemy... Tackę na ciasteczka. Nie widać kotek. O. Tackę na ciasteczkę. Właśnie dojechaliśmy do Leroy Merlin, Leroy Merlin. I ta maseczka mi spadła. Jakkolwiek wy to nazywacie. Trzeba kupić, tutaj zawsze jest mnóstwo ozdób świątecznych, widzimy już choinki, więc no czas. One są żywe? Tak. Zobaczcie, pierwsza choinka. Właśnie znaleźliśmy takie drzewko świecące, ale jest dosyć duże i w sumie nie wiem, gdzie byśmy mogli to postawić. Przyjechaliśmy na zakupy z mamą, ale chyba trochę się wstydzi. Właśnie musimy zobaczyć, jak to nie, wygląda. Nie, wygląda to... Nie, ale nie podoba mi się. Tandetnie.
Właśnie wybieramy choinki i nie wiemy, którą wziąć. Czy taką białą, czy bardziej taką, która pasuje do renifera? Nie wiemy, gdzie to położymy, nie wiemy, jak to dołożymy, ale chyba weźmiemy jednak trzy. W sensie wszystko. A. No i patrzcie, co wzięliśmy. No to jest mega fajne. Kupiliśmy jakieś, możesz kłaść, kupiliśmy jakieś takie ozdoby. Więc chyba już mamy podstawowe dekoracje. Część dekoracji mamy już kupionych. I co, no i szykujcie się na vlogmasy, które postaramy się codziennie może robić. Zrobimy sobie taki challenge. Co dwa dni, myślę. A ja myślę, że nie.